Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBKI, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Dead Island. Moi drodzy, jedziemy powoli autem. Wyjechałem troszeczkę, jak widzicie, z tej latarni morskiej, ponieważ droga tam no, jest ta pełna, ona jest tam pełna zakrętów, no nie jest to nic jakiegoś ultra fajnego do oglądania moim zdaniem, więc po prostu kawałeczek. Odjechałem od razu, żeby szybciej to zrobić i teraz zajmiemy się od razu już zombiakami i rozcinaniem. Z tego co widzę, to niektórzy szwendacze mają... Są dwa poziomy niżej od nas. Te mają 11 poziom, my już mamy 13. No nie, okej, ten ma na przykład 13, więc nie wiem od czego jest to do końca zależne. Myślę, że po prostu tam jest plus, minus, w sensie bardziej minus niż plus. Dwa poziomy. Jeden nas. I mieliśmy tutaj przyjść, aby zobaczyć, co się dzieje z jej mężem. Pamiętacie, co to jest mężem tej babki. On będzie w toalecie i pewnie będzie z Birem, jak się nie mylę. Ja sobie od razu wyciągnę jakiś klucz nastawny. No mimo wszystko to będzie dłuższe. Tak jak się spodziewaliśmy, jest to tutaj ciało Rogera teraz. No nic, dobrych wieści na niej nie mamy. No nie, żebym spodziewał się, że będziemy mieli kiedykolwiek, no ale wiecie. Mimo wszystko, no raczej nie będą to wieści, które jakoś tam... Które będą na niej wieściami szczęśliwymi. W ogóle szczęśliwymi. W ogóle teraz zauważyłem, że wody już mamy wystarczająco. Czyli jak odniosę tej babce wodę, to będzie, to ona będzie... Czy trzeba rzeczywiście ileś tam wody tej zebrać i dopiero jakby... Tam się już wyłączy, że nie będzie na niej można farmić. To by było dosyć w sumie ciekawe. Ale nie jestem pewien tego, więc nie chcę mieć, wiecie, mam mówić nic pewnego. Po prostu ta woda przestała mi się wyświetlać na ekranie, tak? W sensie na ekranie na... O! Już nastawny kolejny, to spoko. O, powiedzmy, 129 obrażeń, to jest mocno spoko. Chociaż aktualnie nie wiem ile robię. O! 324 dolary, ładnie. Bo. Teraz jeszcze trzeba ten domek właśnie ogarnąć. Tutaj się znajduje luk. Okej, gość załatwiony. Napój energetyczny tutaj. Tam do tamtego trzeba przebiec właśnie inną stroną. Do tego zombiaka oczywiście, o nią mi chodziło. No i pięknie, poszło. Teraz otwórzmy sobie to. I mimo wszystko włączmy latarkę, bo nigdy nie wiadomo co tutaj może na nas czekać. U tego gościa na pewno nie byłem jak pierwszy raz grałem. Tego niemalże pewien, chociaż no prawda minęło trochę lat. Daniel? No właśnie, nie jesteśmy tutaj. Jestem jego bratem. Jest na całe czerwone spojówki. Pewnie mój ma gorączkę, albo coś mu wiecie. Ma o mamę po prostu. Okej. Spoko, trochę hajsu nam dał. No, ale jego brat nie... To chyba dobrze, że mu nawet nie powiedzieliśmy aktualnie. Chyba to nawet lepiej. Trochę znowu hajsu. Czy się jeszcze tutaj znajdzie? Nie, tylko klej. Przede wszystkim to jest fajnie, bo to jest. Znaczy, to jest fajne, bo to jest sporo tych. Okej, przed chwilą się wydawało, że coś się tutaj zadziało. Jest sporo tych energetyków tam u niego, więc to jest sporo apteczek po prostu. Z automatu po prostu mamy tam dużo apteczek, można się szybko wyhealować. O, właśnie tego szukałem. Patrzcie, ja chcę zobaczyć mapę. Czy ja mogę tutaj jakoś do tej babki. Na szybko pójść, no niespecjalnie, bo nie pokazuje mi jej po prostu, nawet jak śledzę tą misję, tak? Zadania. Dobra, czyli musiałbym po prostu do niej pójść bezpośrednio, jakbym pamiętał jeszcze gdzie ona jest. No może gdzieś tam ją trafimy po drodze. Co jeszcze zobaczyć? Znajdź Maggie, no tego na razie nie zrobimy. Dostarcz paliwo, wróć do Dominika. Szukaj w dzielnicy domku, w dzielnicy diamentowej. No kawał drogi jest do tej dzielnicy diamentowej, więc czemu... Nie wiem, czy chce się tam udawać jakoś specjalnie szybko. Wie co, na ziemię tego Williama zostawił. Z całym szacunkiem, wiem, że to może być nieprzyjemne, w sensie nieprzyjemnie brzmieć. Ale ja bym chciał przede wszystkim najpierw zająć się tutaj dostarczeniem paliwa. Bo to jest po prostu szybsze, to jest łatwiejsze i myślę, że będzie dużo przyjemniejsze również dla nas. Znaczy dla mnie, jak i dla was, żeby po prostu to zrobić. Też już nie sprawdzam każdego domku, czy można do niego wejść, no bo zauważyłem, ile nam to zajmuje, tak? To już jest który? 7, jak się nie mylę, odcinek z Dead Island, no i... Zauważcie, że zrobiliśmy dopiero 8% fabuły głównej i masy misji pobocznych, tak? I te misje poboczne nam zajmują najwięcej czasu, tak? Więc ja się staram to zrobić jak najszybciej i żeby po prostu już pocisnąć trochę tą fabułę główną. Ja wiem, że nie każdego to jara, ale ja od jakiegoś czasu jakby staram się dosyć mocno iść w te misje poboczne, żeby je tam właśnie w jak największej ilości wykonywać, w sensie jak najszybciej je wykonywać, tak? I żeby zrobić je wszystkie najlepiej. O, proszę bardzo, i ktoś tutaj jest, rzeczywiście. Hey, you! Go over to the door! Give me a sec to open it! Hej,
Teraz jak się nie ma, chyba coś się na nas powinno rzucić. Nie? Okej, możemy po prostu wejść. Nieźle. Okej, nawet nie wiedziałem, myślę, że nie możemy tutaj wejść. Sorry, the pumps ain't working. Power's out, the generator's in the warehouse next door. A ja wiem, co się stanie. Znaczy, tak jakby ta misja jest akurat jedną z misji, którą niemalże uważa się za główną, tak? Bo to mocno pomaga tym, którzy są w latarni morskiej, tak? Bo ich nie zjedzą po prostu zombiaki, w sensie na logikę. Bo oczywiście, że no, jeśli tego nie zrobi, to i tak się nic nie stanie. Dobra. Okay. I tutaj oczywiście przejść możemy w ten sposób. Ale do magazynu się już tak łatwo dostać nie dostaniemy, jak się spodziewacie. Ale za to mamy po prostu tutaj dużo łatwiejszy sposób na dostanie się tam, chociaż znaczy łatwiejszy. To jest zdecydowanie działający, tak? Czyli hopsa na dach. To jest energetyk na wszelki wypadek, ale nam nie jest na razie potrzebny, tylko po prostu już stąd wchodzimy i proszę bardzo, mamy pana Zbira. Przemoc nieznośnych gnoi. W sensie Zbiry to jest najgorsze dziadostwo tej grze. Ale pięknie po krytykach mu poszło. Szczerze, to chyba był jeden z moich najlepszych tutaj, nie chcę powiedzieć, że fajtów, ale to był jeden z najlepiej wykonanych kombosów, powiedzmy, w krytykach liczony, który zrobiłem do tej pory. O, proszę bardzo, i proszę bardzo, mamy też trzecie autko, chociaż jeszcze tutaj szpendasz jakiś się przyszpendał. Trzecie autko na wszelki wypadek, bo jedno mamy oczywiście w naszej bazie głównej, drugie mamy w latarni, trzecie mamy tutaj. Raz jednego, raz drugiego. Dobra, to on już nie żyje, do tego jeszcze raz. Wybacz, taka głupotka moja. Drobna. Lubię się jakoś bawić z tymi zombiakami. To jest w pewien sposób jakby przyjemne też. Co mogę zrobić z tym paliwem w sumie? A mogę je po prostu położyć tutaj, na bagażnik. Jestem ciekaw, czy po prostu jak położymy tutaj, chyba mogą te jeszcze gracze wejść na tył. Tak, bo im to nie blokuje nóg. Zastanawiam się po prostu, czy jak położymy te wszystkie baniaki z paliwem, to czy... Okej, fajny młotek, chętnie wezmę. To czy będzie jeszcze miejsce dla graczy, w sensie wiecie, to by było fajne jakby na przykład... Ej, słuchaj, jesteś już załadowany na full, no nie weźmiesz tych dwóch graczy, oni muszą zapieprzeć na nogach. I to by było spoko, nawet bardzo. W sensie to by było po prostu w pewien sposób interesujące, że wiecie, że jakby oni muszą sobie poradzić sami. I tutaj mam, troszeczkę mi się to kojarzy z motywem, który pewnie wy nie do końca musicie kojarzyć. Mianowicie z Delta Force, helikopter w ogniu. Tym filmem, o tam już zombie jakiś na nas będzie leciał, bo widziałem, że się właśnie rzuca. To jeszcze jakiś szwendarz przy nas. Mech. Zarażona na 10 poziomie. Zarażenie chyba z tego co widzę, to są kilka poziomów niżej od nas. A fuck, energia nam się kończy. Niedobrze. Ja się jakoś stąd z tego wybroniłem. Ja chciałem powiedzieć, że stąd się wybroniłem. Tego. Więc bierzmy od niego hajs. Że wiecie, że po prostu oddział ten z rannymi akurat tam jechał dalej i zostawił paru ludzi, którzy musieli biec po prostu sami z siebie. A już to skończyłem, halo. Czyli... Wiem, że mi się udało, tylko czy pozwolicie mi tam wejść? Są puste kanistry, halo, o, okej, okay, to dlatego coś mi się nie podobało. Tak w sumie, że one tutaj leżą, o tak sobie. To jest ta pompa? Nie, chwila. Czekajcie, gdzie jest pompa? Coś mi się w tym momencie w głowie wypieprzyło. A okej, tutaj muszę je po prostu przełożyć, ale to spoko, to będzie raczej szybkie. Nie, ale nie chcę wsiadać aktualnie na wóz. Ja nie zwróciłem uwagi na to, że są puste. Myślę, że tamte akurat były pełne w środku tam. O, proszę bardzo, właśnie. I to jest to. To jest właśnie na nas będą zombiaki rzucały, jak widzicie. W liczbie dość dużej. I to jest chyba jedyna trudność tej misji, że to jest po prostu horda zombie, która się na nas rzuca. Za każdym razem, jak tylko próbujemy napełnić kanister. Nie ma to oczywiście żadnego przełożenia na jakieś efekty dźwiękowe i tak dalej, w sensie, że o kurczę, akurat ja nie chcę kanistr z paliwem podnosić, tylko chcę właśnie podnieść ten pusty. Okay, jak go wyrzucę, to mogę podnieść te puste? Czemu nie mogę podnieść tych pustych? Halo. Nic, chyba to oleje po prostu.
Co się tu dzieje? Czemu ja nie mogę podnieść teraz tych kanistrów wszystkich? Czekajcie, spróbuję go jakoś... Aha, bo ja musiałbym go... Nie, naprawdę potrzebuję tylko jednego? Naprawdę nie potrzebuję tylko jednego? Wiem, że parę kanistrów z paliwem mam im przywieźć. Szczerze mówiąc, no dobra, okej, w takim razie jedziemy. Tym gościem zostawiłem tutaj otwarte drzwi. Chamsko trochę. W sensie, no bo teraz zombiaki mi po prostu tam parują, nie? W sensie, no bo oni otworzyli te drzwi specjalnie dla mnie i to jest takie trochę zabawne. Dobra, ale mniejsza. Tak czy inaczej, no zostawi tych ludzi, którzy byli sprawni, którzy mogli jakby się poruszać o własnych siłach. Trochę amunicji im tam bodajże dali, chociaż nie jestem pewien, czy... Nie, chyba im nie dali, nie, dali... Albo im dali amunicję, albo dali im bardzo niewiele, albo nie dali im wcale, albo dali im bardzo niewiele, albo tamci mieli po prostu właśnie swoje amunicje trochę. Bo pamiętam, że tam chyba parę strzałów poszło od nich. Ale tak czy tak, no to w tym wypadku byłby bardzo podobny motyw, że gracze, którzy są w stanie biec i mają najlepszy ekwipunek, musieliby sobie dać radę jakby sami. Tyle, no nie byłoby innej opcji, tak? Ja od tyłu niestety nie wiadę, jakbym chciał. No to jest też takie trochę mech, że muszę wjeżdżać zawsze od tej strony. Chociaż z drugiej strony logiczne i w sensie patrzę na to logicznie, to rzeczywiście to ma jakby sens, że my tutaj rzeczywiście wjeżdżamy tylko i wyłącznie jedną bramą, no bo jakby tam nam otwierali tą tylną, to po pierwsze odsłaniają się, po drugie tutaj mają, jakby na to nie spodziewać, mają jedną bramę i drugą bramę, tak? Jeśli by ich nawet zombiaki zaatakowały. Więc no, z praktycznego punktu widzenia, to ona cały czas odkłada ten kanister z paliwem. Okej, teraz się już udało. I bug się złapał. Cały czas chciało to odłożyć. Ona chciała cały czas odłożyć ten kanister. Dobra, czas puścić się z dymem, okej. No i proszę bardzo, tutaj właśnie jest, to jest fajne, bo że to jest na przykład kascenka. Oczywiście, że on pali te ciała tych zombiaków. No chociaż chyba, wiecie co, wydaje mi się, że ta misja właśnie bardzo wiele zmieniała. To właśnie wykonanie jej pozwalało nam pójść do przodu. I tak też się dzieje, jak widzicie. Tak też się dzieje. Bo już mamy, jak dobrze zauważycie tutaj na mapie, mamy misję kolejną u Sinamoya dostępną. Odbierzmy od niego, co tam dostaje. Kochaj mu o to, okej, spoko. Jak masz mi pomóc, niby? They burn real easy. Get yourselves a couple of moth. Okej. To muszę przynieść. 5 butelek whisky już mam. Nie ma problemu. Jeszcze na dodatek z nich nie korzystam, więc. Good. Trzymaj. I'm gonna need some. Good. O, misy znowu to jest. Wiesz. I'm gonna need some empty. Ona w sumie tam była rzeczywiście jakoś w okolicy. Czy była. I still don't have everything I. Okej, aha, on potrzebuje 5 butelek whisky na każdy koktajl Molotowa. Okej, można to przeżyć. A to nie, to u Dominika było. Aha, bo on potrzebował tego, wzmacniacza. Oczywiście. No to w tym momencie powinna się aktywować misja u Sinamoya chyba, nie? Nie? Jeszcze nie? Okej, spoko, w takim razie nie ma problemu. Ja sobie tylko wypiję tego energetyka, żeby mieć do pełna HP. A nie, proszę bardzo, jest rzeczywiście z Sinamoyem, możemy już pogadać. Miałem rację, że ta misja już aktywowała jakby zrobienie tego wszystkiego, aktywowała dalszą część. Dalszy rozwój misji fabuły głównej. Well, the monsoon's messing with the transmission. This may take a while, but don't worry. Powiem szczerze, że tak trochę spoilerując, że to monsoon właśnie może zakłócać sygnał. Znaczy, ja nie mam przypadkiem? Chyba sure. Mam już 3 puszki z koncentratu. Nie, nie mam już teraz. Don't bother with the hotel. The power out, it's way too dangerous in there. Check the bars by the swimming pools. Bring everything you can find. Anything at all. Okay. In the meantime, I'll keep trying to reach this guy. Okay, no, jakby spoko. Bo że szkoda, że akurat wydałem wszystkie konserwy tamtemu gościowi. Pieprzyłem to, muszę to przyznać. Pieprzyłem i biję się w pierś, ja zawaliłem. Tutaj rzeczywiście tą część. Tutaj sobie szybciutko naprawimy wszystko, co i znaczy jak należy. Co ja tutaj mam do naprawy? Parę kluczy i takie tam pierdoły. Dobrze, że ten ekwipunek rozszerzyłem. Przyda się na pewno. Jak widać, już mamy całkiem ładną, pokaźną ilość broni różnego typu. Różnego rodzaju. Dobra, co miałem powiedzieć? Miałem sobie w sumie auto załatwić. A to jest jakiś normalny ocalony. Miałem sobie auto załatwić, bo tam to zostawiłem na stacji. Ale zobaczmy, co mam jeszcze za zadanie teraz. Kółka z masą to nie będzie wielkim problemem. Dobra, więc co zrobię? Spróbuję te diamentowe domki zrobić. O Jezu, to jest 300 metrów. Ważne, gdzie by się nie szło. O, najgorzej.
No nic, tak na razie spróbujemy stąd wyjść, bo pamiętacie jak, właśnie jak dobrze pamiętacie, to tędy właśnie idąc. Ostatnim razem przeszliśmy na plażę, więc to jest chyba najkrótsza droga na to wygląda. A stąd mieliśmy bodajże ile? 600 metrów chyba, jak się nie mylę. Dobrze, że tej babcy nie musimy teraz, wiecie, iść i mówić o tym, że jej mąż tak trochę się zmienił w zombie. To w sumie było oczywiste, ja pewnie nie dopuszczała tego do siebie, dlatego że no, to jest mechanizm obronny człowieka, psychiczny, że nie pozwala, nie dopuszcza do siebie czasem myśli o tym, że ktoś bliski jego umiera. Ja szczerze mówiąc, tak całkowicie szczerze, co może was zdziwić albo uznacie mnie za chorego psychola, ja przeszedłem przez ten etap dosyć na spokojnie, bo udało mi się, o kurczę, czy tutaj będzie woda i jedzenie? Czy tutaj będą konserwy, które będę potrzebował dla Cina moja, czy nie? To jest alkohol na mołotowy. Ja nie chcę alkoholu, halo. O, zamienił mi się, wybaczcie. Tak, ale jeszcze chcę dokończyć w końcu to, co mówiłem. Ja przeszedłem przez ten etap, gdzie jakby bardzo łatwo do tego alkoholu zbieram tyle, że ewidentnie już mi się przekłada w jakiś punkt. Są super, dwie konserwy, akurat brakuje nam jeszcze jednej. Szkoda. Nóż, fajnie. Ten akurat jest fajny. Spoko wygląda, w sensie względem obrażeń i tak dalej. Chociaż nie jest lepszy od niektórych broni, ale jakby wystarczająco, myślę, póki co. Tak czy inaczej, ja przeszedłem dosyć szybko przez ten etap, że jakby bardzo łatwo się znieczuliłem na to. I powiem wam szczerze, że to jest bardzo dobre. W sensie, uwierzcie mi, że w takich momentach, w sensie jak jesteście znieczuleni mimo wszystko w pewien sposób, w cudzysłowie oczywiście, no to na przykład w razie wypadków, tak? W razie kiedy jest jakiś tam wypadek i po prostu jest pełno krwi i ludzi po prostu rozwalonych, na przykład na jezdni i tak dalej. Tak? Chciałem się właśnie cofnąć teraz, nie zdążyłem. Nie wiem, czy da się jakoś szybko cofnąć od takiego zbira. Pewnie, czy trzeba odpowiadać jego cios, że prawda, zaraz wypada. A proszę bardzo, i kolejny poziom, level up. To najpierw bym się chciał jeszcze zabawić z tymi zombiakami do końca. Okej, okay, ten załatwiony. Tamta babka też już leży. Beznadziejny nóż, szczerze mówiąc. Na przykład podczas wypadków, które są naprawdę no, tragiczne, tak? Bo tam są na przykład jakieś, tak jak mówię, no ludzie są po prostu rozwalani na ulicy, nie wiem, wszędzie flaki leżą i tak dalej. To pierwszy, nie panikujecie tak szybko, szczególnie jeśli jest to wypadek z waszymi bliskimi, nie wiem, macie dzieci. To zdecydowanie macie mniejszy stosunek paniki do adrenaliny, którą wasze ciało otrzymuje. I w tym momencie działacie bardziej intuicyjnie, bardziej na zasadzie, że staracie się znaleźć na przykład tych swoich bliskich, albo uratować kogo się da, niż usiąść i rozpaczać, albo po prostu złapać się za głowę i siedzieć, bo są tacy ludzie, którzy tak reagują, po prostu to jest szok pewnego rodzaju. Nie wiem, jak się to nazywa do końca w psychologii, więc ciężko mi powiedzieć, moi drodzy. Tak jak mówię, nie jestem psychologiem, nie lubię psychologii wręcz, ale bardzo często z niej korzystam pod względem takim, że dość często zdarza mi się po prostu do niej nawiązywać, bo aktualnie psychologia jest uznawana za naukę, więc no, do tego też działu nauki staram się nawiązać. Chociaż uważam, że ten dział nauki akurat jest całkowicie personalne i proszę nie odbierać tego osobiście jakoś specjalnie, bo absolutnie nie będę hejcił kogoś, kto pójdzie na psychologię czy coś. Tylko po prostu ja uważam psychologię aktualnie za naukę niedorozwiniętą wystarczająco, aby była jakoś tam niesamowicie... To jest chyba jakaś babka żywa, co najlepsze. Tak, oczywiście. Świetlana. Czemu ona jest ciemna, w sensie... Tak, ona jest czarna. Czemu świetlana jest ciemna? Dobra. Znajdźmy dla niej tego szampana. You like sweaty? Okay, baby, we're going to party. Now find me some shit. To jest całkiem, w sensie ta babka jest całkiem okej, jeśli chodzi o akcent, tylko że jej skóra totalnie nie pasuje, w sensie, że jest taka ciemna. Też mogła się oczywiście tak opalić, że nie wiem, czy aż tak mocno. Nie, dobra, jest na to szansa oczywiście. Dobra, sprawdźmy. Thank you. Okej, sprawdzę to.
To więc został jeszcze jeden gość, który tutaj potrzebuje. Nie, to nie ten gość potrzebuje pomocy. Ten się chyba też schlał. To jest gość, który się. Który się zaczął śpać po prostu. To widać, jak wiecy ludzie tutaj byli o, Bano i Herald też już teraz znajdują mnie nie po kolei. Kto się tutaj znajduje w tej diamentowej dzielnicy i jak ci ludzie się zachowują. Aż dziwi mnie to, że tutaj jest rzeczywiście mało zombiaków. Max sent you to find me? Ja się kuźwa upiły albo naćpały. Chyba z tym gościem ruchały. Absolutnie mnie to nie dziwi, tak? O cholera, apteczkę zamiast wziąć sobie te, waliłem cały alkohol, biorąc apteczkę. Dobra, nieważne, weźmy sobie trwałość broni i tak, przede wszystkim ekwipunek. 130, 150, 120, 130, 110 będę wyrzucał już. Ale przede wszystkim kastet wyrzucę, bo nam zupełnie niepotrzebny. 120, beznadzieja. Dlaczego zostawiam w ogóle rewolwer, bo to może was dziwić. Dlatego, że to jest rewolwer, tak, to jest broń palna, której aktualnie nie mamy praktycznie wcale. Myślę, że może się nam przydać. Ile ten nóż zadawał śmieszny? Wiecie, gdzie ja go tu mam? Tutaj jest ten nóż. To 9, to dobra, jego też wrzucamy. Na mnie jest potrzebny totalnie. Ja sobie pozbieram ten alkohol, ile się da. Okej, okay, jeszcze jeden. I teraz go z powrotem zamienię za jakiś, nie wiem, niech będzie zepsuty klucz nastawny. Tutaj. Cała reszta niech tutaj leży. Co tu jeszcze widziałem? O, proszę bardzo. Sierp, i to bardzo spoko sierp, co najważniejsze. Halo, ja chcę go wziąć. O, dziękuję. No to chyba trzeba stąd wychodzić. Co miałem kurczę powiedzieć? Bano i Herald, że nie znajdujemy po kolei, to już wiemy. Mówiłem o psychologii, ja to zaraz dokończę w sumie. Mówiłem o tym, że oni się tam ruchali, ćpali. To pokazuje też trochę, jacy ludzie tam jakby mieszkają. Ale czekajcie, bo tam jest jeszcze jedna misja u tego gościa, tak? Okej. Look, take the money and whatever else. Tell her I'm dead. A pewnie dlatego, że się ruchał z tymi babkami, to ważne. Okej, no trudno. Muszę to komentować, co nam się dzieje, no chyba nie. W okazji mogłem tutaj po prostu przeskoczyć. Chyba ten nie żyje. To w ogóle jest dziwne, że tam wokół nich raczej nie ma ani trochę krwi. O, wow, cholera, zapominam o tym, że tymi nożami najlepiej właśnie unikać jak najbardziej. Polecam, jak widzicie, ogromne obrażenia po prostu robią. Jest coś, co ja mam tutaj słabszego przy sobie. Właśnie ten tasek jest słabszy, więc mogę tak to zrobić. W sensie dwa obrażenia tylko jest różnicy. Nie ma tam praktycznie wcale krwi przy ich obozie, przy ich tym domku, więc to jest ciekawe. Co się tam dzieje tak naprawdę? Dlaczego jest tak wygląda? W sensie, dlaczego tam prawie nie ma zombiaków, tak? Czy oni to wszystko wyczyścili? Raczej nie, patrz na to, że oni się zaćpali i zapili prawie, że w większości. Okej, okay, do tego zbira trzeba podejść, nie z tego załatwić. Okej, okay, jeszcze jeden hit. Czekajmy teraz trochę, odpocznijmy przede wszystkim. Żeby się na spokojnie tutaj... Tak? Żeby się na spokojnie chciałbym powiedzieć wyleczyć. Jeszcze mało to jest... Mało w tym wszystkim jest leczenia. Cofajmy się znowu. Znaczy wyleczyć, chciałem będzie zregenerować oczywiście zregenerować... chciałem będzie energię. Kademy. Jeszcze chwila, wstańmy. Najwyżej użyję apteczki, bo mam ich 6, jak mam nie spojrzeć. Więc myślę, że damy sobie radę. Naprawdę? Panów. Dobra, no nic. Odrodzimy się, o, naprawdę musiałem w tym miejscu się odrodzić. Wiecie co, zrobimy inaczej, po prostu przepłyniemy się, myślę, że na wyspę z powrotem. Najzwyczajniej w świecie się po prostu przepłynę, bo nie chcemy się z nimi walczyć. To jest strasznie strata czasu moim zdaniem. W ten sposób po prostu będzie szybciej. Aż patrzę na to, że brodzimy strasznie w tej wodzie i nie wiem, czy to do końca jest mądrzejsze. W sumie co mnie dziwi, ja po prostu nikt nie popłynie na drugą stronę miasta, czy tam też już jest wszystko? Jak to opuszczam strefę gry? Naprawdę? Nie mogę się po prostu przepłynąć do brzegu. Jakie to jest. W sensie, sorry, ale to jest akurat zjebane. Ale to zjebali. Strasznie. Techland, przepraszam, ale to zjebaliście. Kropnie. Po prostu, no, nie wiem, czy tam już po drugiej stronie miasta też jest taki syf. Nie wyda. Dobra, nie, nieważne, okej. Okay. Okej, okay, nieważne. Teraz już wiem, że na pewno jest. Spojrzałem się na miasto i zobaczyłem jedną rzecz i już wiem, dlaczego tam też jest syf. Kogoś to raczej szybko... A nie, dobra, okej, okay, to już nie ma zbira po prostu. To jest zwykły zombiak.
który się uzdrowił, tylko że nie sobie z nożem i pewnie by się nam bardzo oberwało. Gdybyśmy się nim chcieli bić. Po prostu uciekajmy stąd. Właśnie sam już też się trochę zmęczyłem trochę tym biciem zombiaku, no bo to jest tak trochę bez sensu, tak jak mówię, to rozpienie się ich co sekunda. Myślicie, że ile może być tych zombiaków na wyspie? Całej? 1000? Pora 1000? Założę się, że my zabijemy więcej w trakcie całego tego gameplayu. Nawet nie wiem, czy nie pamiętam, czy na koniec gameplayu się pojawia informacja o tym, ile zombiaków zabiliśmy, czy nie. Ale fajnym jest to, że tutaj się zespiły konserwy w międzyczasie, jak padłem, więc jedyny plus tego wszystkiego, tak naprawdę. Czy ja będę musiał iść teraz tutaj? Tak, będę musiał iść brzegiem, żeby tam dojść szybko. Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Znaczy no, jakby już pójdę, ale jeśli to jest zbyt, to ja tam uciekam, w sensie... Dobra, uciekam w ten sposób. Nie chcę się z nim bić. Tak, to jest zdecydowanie zbir, więc nie. Bardzo nie. A my już w tym miejscu byliśmy. Hej, ja wiem, które to jest miejsce, naprawdę? Ksiądz wydawał... Wszystko teraz się wydaje takie małe. Gdzie... Bo nagle wracam do miejsca, w którym już byłem i takie, o, ja już tutaj byłem, ja wiem, co to za miejsce. W sensie, może nie małe, bo ta wyspa jest cały czas duża, tak? I po prostu zabijanie tych zombiaków też nie nam zajmuje dużo czasu. Także to jest najbardziej tutaj bolesne w tym wszystkim. Okej, kopnijmy go. I walimy w głowę. Tego też kończymy. Okej, nie trafił nas. Ale to była moja głupota, bo znowu sobie, wiecie, dałem, zamiast dać sobie chwilę, żeby energię odnowić, to znowu się próbowałem rzucać te zombiaki na Hama. Co chciałem powiedzieć, to, że to nie jest małe, bo to nie o to chodziło. O, patrzcie, tutaj była scena w ogóle. To chyba ktoś potrzebuje, a tak, gość potrzebuje pomocy rzeczywiście. No, już idę i już idę ci pomóc. Nie, dobra, to w tym miejscu nie byliśmy, ale ogółem wszystko wygląda bardzo podobnie i... Ten świat jest mały może dosyć. Znaczy, wiadomo, jak na lokacji to jest całkiem spore i tak. Patrz na to, jakie to są czasy. O Jezus Maryjny. To było głupie. Ja nie wiedziałem, że ci zombiaki mogą dostać od upadku obrażenia. Co z tym trzecim zombiakiem? On tam nas olał i po prostu się tam rzucił. Dobra, spoko. Żaden problem. Jest całkiem spore mimo wszystko. Ale z drugiej strony jest to małe. W sensie, wiecie, bo... Tak się tylko mówi, może inaczej, tak powiem. Tak się tylko mówi, że to jest małe, bo nagle idziemy z jednego miejsca i nagle znajdujemy skrót do drugiego. Trochę jak w Dark Soulsach, tak? Nagle nam się wydaje, że to jest wszystko takie małe, a zarazem tak ogromne, nie? Myślę, że to jest dobre podsumowanie. Dobra, Alfred, czy coś jeszcze nam masz do powiedzenia? Nie, dobra, to spadaj. No, to zostań tutaj może. Tak będzie dla ciebie najlepiej. A teraz się przebiegnę z powrotem już do mojego... absolutnie nie chcę się bić ze zbirem. Chciałem powiedzieć, że się przebiegnę do moich przyjaciół tam, do Cinemoje i tak dalej. Okej, to było miejsce, w którym już na pewno byliśmy. I absolutnie nie mam zamiaru się z wami bić, bo nie mam ochoty na to, wybaczcie. Ty to padłem tutaj, wiecie co? Szczerze, padłem tutaj, ja mówiłem, że ta gra jest tak prosta i w ogóle. Ale już wiem, dlaczego w ogóle nie ma poziomu trudności, bo... Tak, czemu mi się tak powoli ta energia odnawiała? Od zera, dobra, nieważne. Bo... One się po prostu, te zombiaki się i tak skalują, więc to nie ma żadnego znaczenia, tak? Po prostu nie ma znaczenia. Ale co jeszcze muszę dodać, to że... Dobra, umieraj. To, że no, tam byliśmy, bo to było to przejście na tą... Nie, dobra, tutaj byliśmy, bo to było to przejście na Złotą Plażę. I też się zatrzymaliśmy ostatnio. Ale nie ma poziomu trudności. Na początku wydawało mi się, że to jest takie prawda łatwe i znowu wychodzimy jak hipokryzja trochę, bo... To właśnie teraz już padłem teraz w ciągu tego gameplayu całego? 4-5 razy na 8 odcinków, więc... Jeszcze pewnie część z tego macie wyciętego, więc nie możecie tego niestety podsumować, ale... No powiem wam, że padłem już wystarczająco dużo razy, żeby móc stwierdzić, że to jest totalna hipokryzja absolutna. Ja mówiłem o tym, że ta gra jest łatwa, no... Jak patrząc na ilość moich śmierci, to ona wcale nie jest łatwa. Ale z drugiej strony to jest kwestia tylko i wyłącznie kwestia i wina tego. O Jezus, młotek mi się skończył. Że ja na przykład właśnie tutaj bardzo podchodzę do tej walki tak, że no w sumie to po co kogoś kopać, lepiej oberwać obrażenia, nie?
czym absolutnie nie jest to lepsze, ale ja po prostu tak robię, że ja częściej obrywam obrażenia niż po prostu odkopię na przykład jakiegoś zombiaka czy coś tego typu. Więc Mary, ile ich tutaj jest na tej plaży? No i właśnie to jest irytująca rzecz, o której mówiłem. Weźmy sobie energetyka, szybko walnijmy. Bo po prostu, no niestety, ale no, cały czas praktycznie zabijając te zombiaki, widzicie, moglibyśmy już być 30 razy z powrotem, ale bawiłem się z zombiakami, tak? I po prostu koło nich trzeba albo przebiegać, albo je rozjeżdżać. I po to są właśnie auta, tylko że niestety auta zostawiłem, Więc teraz trzeba było się trochę pofatygować na nogach. Patrzę na czas, kurczę, akurat mamy już prawie, że koniec powiedzmy odcinka, tylko wiesz co, oddamy jeszcze konserwy, zobaczymy co tam się stanie, naprawimy sobie ekwipunek i będziemy się już widzieli, w sensie się pożegnamy, tak, będziemy się widzieli w kolejnym dopiero już odcinku. Jeśli kogoś nie interesuje to, co mam do powiedzenia Sina, moje to może już wyłączyć. Znalazłem trochę więcej, ale no, znalazłbym ogólnie jeszcze więcej. Ale cóż. O, proszę bardzo, i fajny kij całkiem. There are two petrol stations in the area, right? One by the lighthouse and one by the tunnel to the city. Jedną już w sumie ograbiłem. There might be some food and drinks there. I need you to go and bring it. Dobra, mogę spróbować, okej. Sure. You might need a car to get it all back. Look for one at the station. Okej, dobra, spoko. To są przydatne informacje. Jeszcze zapomniałem o tym, że to tak wygląda, że tutaj się po prostu, wiecie, brało no. Że była właśnie misja z tym, żeby przywieźć im więcej jedzenia. Ja myślałem, że te trzy konserwy to właśnie takie... Znaczy z drugiej strony to rzeczywiście tak dziwnie, że dla nich wszystkich trzy konserwy to są na jeden dzień. No, ale tak jakby, no co mam się kłócić, tak? I sprawy, baczcie, ale coś mi... Gadło znowu odwala i staram się mówić, ale jak widzicie, tak średnio mi to idzie. Patrz, jest małe te koszty naprawy. Ała, zabolało moje finanse. Chociaż mógłbym część rzeczy sprzedać, to może bym na tym i dobrze wyszedł ostatecznie. Jeszcze mam jakąś misję. Od Maxa. A, to po prostu oddajemy misję. Rzeczywiście też racja. Okej, weźmy tą maczetę. Wymienimy ją za jakiś taki... Mamy tu jakiś gorszy tasak? O, ten jest gorszy. Weźmy go. Niestety jego żona też raczej pocieszona nie jest, ale... Patrz na to, co on tam robił, to może i lepiej dla niej. Może nawet i dużo lepiej dla niej. Ten gość nawet już wstał. Ale on dla nas misji niestety już nie ma. Szkoda. Natomiast... to jest jeszcze jakaś misja u góry, czy coś? Czy co to jest za flaga? Chwila. Tak, chyba misję musimy oddać. Aha, nie, okej, bo on ma alkohol dla niego. Nie chcę. Na razie na alkohol sobie przetrzymam. Na pewno użyjemy sobie jeszcze szybkiej podróży, właśnie, bo tak w końcu się zamieściłem i zacząłem robić milion rzeczy innych. I mieliśmy się już pożegnać wcześniej, ale pożegnamy się teraz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wpaść na naszego Discorda, bo czego was serdecznie zachęcam. Zostać moimi patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Jak widzicie, już mamy 13% wykonanej fabuły, ale już wkrótce myślę, że pójdziemy zdecydowanie szybciej w fabułę główną, bo jakby zakończyliśmy większość tych misji pobocznych, którą mieliśmy. No i tyle. Żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie.